W ogródku Ani rosną iglaki. Ania mierzy wysokość rosnących sadzonek i zapisuje swoje wyniki w tabelce. Jaka jest różnica w wysokości sadzonek iglaka Pico i Duo? Popatrzmy na tabelkę. Po lewej stronie mamy rodzaj iglaka, po prawej wysokość sadzonki. My chcemy wiedzieć, jaka jest wysokość iglaka Pico. Tu mamy iglak Pico, czyli jego wysokość to 3,1 metra. Zapiszę 3,1 metra. Iglak Duo jest w tym miejscu. Duo ma 2,7 metra. Zapiszę 2,7 metra. Tak naprawdę to chcemy wiedzieć, jaka będzie różnica w wysokości tych iglaków, czyli chcemy się dowiedzieć, ile to będzie 3,1 odjąć 2,7. To odejmowanie możemy zrobić na różne sposoby. Możemy na przykład zamienić te liczby mieszane na ułamki niewłaściwe. Mógłbyś też te części ułamkowe zamienić na ułamki niewłaściwe i próbować odejmować. Ale spróbujmy zrobić tym pierwszym sposobem. Zamieniamy 3,1 na ułamek niewłaściwy. Pamiętasz, jak to się robiło? Jest taki sprytny sposób. Mnożymy 4 razy 3 to jest 12, dodać 1 13 to jest 13 i mianownik bez zmian czwartych. 13 czwartych, czyli 3,1 to 13 czwartych. Ma to sens, ponieważ trójka, czyli 3, to inaczej 12 czwartych, prawda? Zapiszę i za chwilę zetrę. To jest 12 czwartych, dodać 1 czwarta, prawda? Stąd się bierze właśnie 13 czwartych. Szybkie powtórzenie. Idziemy dalej. 2,7 ósmych. Tym samym sposobem 8 razy 2 to 16, dodać 7, 23. Czyli mamy 23 ósme. Wykonujemy odejmowanie. 13 czwartych odjąć 23 ósme. Aby odjąć dwa ułamki, należy sprowadzić je do wspólnego mianownika. Jaka jest najmniejsza wspólna wielokrotność tych mianowników, czwórki i ósemki? Najmniejsza wspólna wielokrotność to właśnie 8, zatem 13 czwartych rozszerzamy do ułamka z mianownikiem 8. Jak z czwórki robimy ósemkę? Mnożąc przez 2. W takim razie licznik też trzeba pomnożyć przez 2. 13 razy 2 to 26. Tu mamy 26 ósmych. Rozszerzyliśmy, mnożąc licznik i mianownik przez 2, ten ułamek. A tutaj zostawiamy bez zmian. To jest nadal 23 ósme. I teraz już mamy prostą sprawę. Odejmowanie ułamków. Mianownik przepisujemy. Na górze 26 odjąć 23. Pewnie znasz już wynik. Ale ja napiszę, żeby pamiętać, jak to się robi. Odejmujemy liczniki. Mianownik jest taki sam. Ile to będzie? 3 ósme. Bardzo dobrze, 3 ósme. Zatem jaka jest różnica w wysokości sadzonych iglaka Pico i Duo? 3 ósme metra. Pamiętaj o jednostkach. 3 ósme metra. Dopiszemy 3 ósme metra.